dlaczego ty jedziesz do pracy o 4:30 rano? Taka robota. No pani jedzie, ale my zostajemy. Ojejku, ale jak to? Ale jak to? Zachować ostrożność podczas otwierania schowków. Godzina 22. Przyjechałem, dojechałem, doleciałem bez praktycznie żadnych opóźnień. Tylko jechałem tutaj z sercem na ramieniu, dlatego że okazało się, że w tym całym pośpiechu, a pierwszy odcinek tego vloga, jak możesz wiedzieć, pamiętać być może, nosił tytuł Pakuje się w 12 minut. Więc przez to, że dzisiaj Ania o 4:15, ja wstałem, żeby o 4:30 Ania mogła wyjść z domu, więc poszedłem dla niej po samochód i tak dalej. Później popracowałem, zmontowałem vlogi, porobiłem wszystkie rzeczy, które były wymagane ode mnie, żebym zdążył je zrobić zanim wyjechałem. Poszedłem spać, wstałem, poogarniałem resztę rzeczy i zacząłem się pakować o godzinie 13, zważywszy, że o 14 chciałem wyjść z domu z wyprowadzeniem psa w międzyczasie. I tak zrobiłem to wszystko rachu ciachu i tak dalej po sprawie. W połowie drogi między domem a lotniskiem zorientowałem się, że nie jestem przekonany, czy mam ze sobą paszport, a bez tego niestety nie jestem w stanie wejść na teren jednostki, ale okazało się, że go mam. Po czym doleciałem na miejsce i okazało się, że nie mam ze sobą żadnej gotówki. I to tak zupełnie żadnej. Ani złotówek, ani dolarów, ani przede wszystkim euro. A wjechałem już na autostradę. Zatrzymałem się po drodze na 3 stacjach benzynowych, żeby zobaczyć, czy jest gdzieś bankomat. I wszystkie bankomaty były akurat nieczynne. Na szczęście, kiedy zjeżdżałem z autostrady, była jedna bramka, która przyjmowała karty płatnicze, bo bez tego byłby mega ząk. Natomiast to tylko poświadcza jakby po raz kolejny to, że w momencie, kiedy podróżujemy częściej, kiedy coś staje się dla nas bardziej takie naturalne, to się tym totalnie nie przejmujemy. No i moja siostra jest tego doskonałym przykładem, która kiedy ma wyjść na tramwaj, ona sprawdza, przez moment, kiedy mieszkała w Warszawie, teraz kiedy mieszka w Krakowie, pewnie jest podobnie, Helena jest w stanie sprawdzić, o której ma tramwaj, gdzie te tramwaje cały czas jeżdżą. Gdybyśmy mieszkali gdzieś bliżej metra, jestem przekonany, że Helena byłaby w stanie sprawdzić, gdzie jest metro. Znaczy, o której to metro odjeżdża. I Helena na przykład woli być na dworcu kolejowym pół godziny przed odjazdem pociągu, bo tak się czuje bezpieczniej. Ja zaczynam się pakować na godzinę przed wyjazdem i przyznaję się bez bicia, ze względu na to, że tutaj dla tego konkretnego klienta w tej konkretnej lokalizacji prowadzę jedno z 3 szkoleń zawsze i to są szkolenia takie prosto z półki, wyciągamy, bum, działamy z tematem. Sprawdziłem dopiero teraz, jakie szkolenie od jutra prowadzę, także to wszystko dzieje się w takim bardzo niestresującym trybie, dlatego że no, jestem tu w Warszawie, po czym jestem tu w Wiczęcy, to nie ma większego znaczenia, dlatego że to jest już normalne, to jest zwykłe. Podróż samolotem nie różni się w tej chwili dla mnie zbyt mocno w porównaniu z podróżą pociągiem. Myślę, że do podróży pociągowej bym się bardziej przygotowywał w tej chwili, bo bym musiał sobie zabezpieczyć jakieś jedzenie, bo to jest dłuższa podróż, bo bym musiał wiedzieć, czy
gdzieś się nie spóźni, jeszcze nie daj Boże jakaś przesiadka na dworcu kolejowym, to ja bym nie ryzykował, wolę polecieć samolotem. Więc tak, doleciałem, podróż minęła fajnie, sprawnie, zdążyłem już wypracować sobie koszulę na cały tydzień, a teraz siądę sobie z moim Moleskinem porobić parę notatek i po raz pierwszy, w związku z tym, że dostałem fantastyczny prezent świąteczny od mojej małżonki, poćwiczę sobie tutaj jogę na mojej macie, a nie tak po prostu na ziemi, na podłodze. Więc tak, to był dosyć dziwny dzień, bo taki rozbity i trochę snu, i trochę szybkiego tempa, i trochę podróży, i w końcu można się położyć spać. Także taka niedziela. W tym tygodniu mój ulubiony widzu nadaje z Wiczęcy. Co prawda prognozy tej pogody na calutki tydzień są fatalne, czyli przez cały tydzień ma lać, ale zrobię co w mojej mocy, żeby pokazać Ci jakieś fajne obrazki. A teraz idziemy spać, bo jest późno. Jutro wczesna pobudka. Wtedy się zobaczymy. Dzięki, do zobaczenia, cześć.